Witam Was po raz kolejny. Słuchajcie, Annaberg, taka ciekawostka. Właśnie teraz mi kolega trochę podesłał taki krótki filmik z Annabergu. A pewien redaktor i Franciszek coś tam wspominają o smoku, prawda? Także no szło się trochę pośmiać, ale to ja Wam tylko puszczę ten kawałek. Także polecam. To ogólnie taki materiał przeprowadzony właśnie z Franciszkanem, który tam, prawda, na Annabergu przebywa. Także no można się trochę pośmiać. Czekajcie chwilkę, sobie Wam przewinę do przodu. Także no nawet zobaczcie, Franciszkanie już tego smoka chyba kojarzą. Jesteśmy na szlaku turystycznym województwa opolskiego. Kolejne piękne miejsce, wyjątkowe, Góra Świętej Anny. Ze mną ojciec Antoni, franciszkanin. Witamy serdecznie na górze, która ma 408 metrów wysokości nad poziomem morza i jest wygasłym wulkanem. O smoku nie będziemy mówić, bo on kiedyś mieszkał. Trzeba przyjechać, żeby go spotkać. Właśnie, ale tutaj próbuję. Dobra, słuchajcie, bo no także no, taka krótka informacja, zobaczcie, że już ten smog gdzieś tam, prawda, się pojawił, prawda? Dlatego tutaj się zaśmiali troszkę z tego wszystkiego. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Ale to, że będę tego tutaj puszczał i tak dalej, bo to już są, prawda, takie no, ogólnie to już rozmowy. Tu macie też no, amfiteatr. Położonym poniżej pomnikiem czynu powstańczego to raz i tym wielkim, cudownym, wspaniałym dziełem architektury, jakim jest amfiteatr. I to miejsce jest też odwiedzane, ale też jako zabytek czy jako cudo geologiczne, bo wiemy, że stąpamy w tej chwili po wygasłym wulkanie. Ojcze Antoni, więc jeżeli ktoś